Skompletowaliśmy zestaw narzędzi i materiałów do dzisiejszego programu i tak, w kolejności następującej wystąpią bloczki betonowe do zakotwiczenia słupków, słupki ze specjalnym profilem. Na ten profil zamocowane zostaną te oto uchwyty trzymające siatkę. Mamy również nożyce do cięcia metalu. One posłużą do ucięcia tej oto siatki. Wiertarka z tą oto specjalną otwornicą do wiercenia otworów pod słupki. Szpadel, żeby wykopać rów. Potrzebny będzie również sznurek do wyznaczenia linii prostej. Potrzebna będzie również miarka oraz niezbędny w każdych okolicznościach młotek gumowy. Zabieramy się do pracy. Wyznaczymy teraz linię płotu. Zaznaczymy sobie punkt startowy. Nie możemy zacząć od samego płota sąsiada, gdyż tutaj mamy jakąś studzienkę. Nanizamy nitkę i idziemy do punktu przeciwległego. Wykopujemy teraz dół na szerokość szpadla o głębokości około 15 cm. Wybieramy ziemię, wyrównujemy. Ustawiamy teraz poziom pierwszego bloczku. Przyda się oczywiście poziomica, żeby sprawdzić poziom. Stawiamy następny. Zasypujemy teraz i usztywniamy bloczki. Teraz udeptujemy. Wyznaczamy teraz miejsce pierwszego słupka. Tu wyznaczamy środek. Całość naszego murku ma 3,65 m. Całość dzielimy na 6 słupków, czyli wychodzi nam odległość między słupkami około 70 cm. I tego się będziemy trzymać. Czyli mamy jedną dziurkę, tu mamy drugą dziurkę. Tu mamy specjalną otwornicę do betonu, taką właśnie w miarę długą. Chodzi o to, żeby jak najgłębiej wszedł nam słupek. Zaczynamy od pierwszej dziurki. Wkładamy w słupki wywiercone przed chwilą dziury. Musimy uważać na to, żeby profil mocowania zaczepów był zwrócony w jedną stronę. Mamy tutaj wyznaczoną linię. Teraz musimy uchwytami złapać początek siatki. Oto i siatka. Jej wysokość jest dokładnie taka jak wysokość słupka, czyli 50 cm. Nawijamy na słupek początek siatki. Mamy złapaną górę. Tu mamy specjalne obcęgi. Łapiemy kolejny i tak przynajmniej w czterech miejscach. Rozciągamy. Naciągamy. Doszliśmy do końca, teraz musimy dać tutaj naddatek około 10 cm, żeby nam starczyło na zawinięcie. Najważniejszy punkt naszej zabawy, kulminacyjny zarazem, to właściwe, intensywne naciągnięcie siatki. Łapiemy tu i staramy się jeszcze jedno oczko złapać.
Teraz jeszcze tylko szybciutko przesypiemy i wyrównamy. Dzieło moje skończone. Żaden chihuahua mi teraz już tutaj nie podskoczy. Spokojnie mogę się z Państwem pożegnać, bezpiecznie na swoją posesję i zaprosić serdecznie na kolejny odcinek. Do zobaczenia.